Cześć wszystkim, z tej strony ja, czyli Mateusz. Witam was w odcinku specjalnym z okazji 7000 subskrypcji. No i dzisiaj filmik taki nietypowy. Zacznijmy od początku. Zacząłem nagrywać około 4 lata temu. Pierwszy swój film wrzuciłem z powodu hajsu i wyświetleń. Niestety te filmy nie miały więcej niż 10 wyświetleń, więc postanowiłem to zakończyć. Miesiąc później, nawet nie wiem skąd, nie zowąd, ale postanowiłem reaktywować moje nagrywanie. I w końcu postanowiłem, że będę to nagrywać sobie jakoś regularnie, bo sprawiało mi to dosyć dużo frajdę. I w swoim, że tak powiem, życiu YouTube'owym miałem dobre kilkanaście kanałów i każdy zamykałem z powodu hejtu. Na mój głos oczywiście. Jestem MakiSteez, witam was w drugim odcinku z serii Minecraft. No i stworzyłem sobie nowy serwer. Jak nagrać na przykład gry z kamerką, jak nagrywać live'y. Ogólnie możecie się dowiedzieć tutaj wszystkiego o kamerowaniu. Oczywiście. I w końcu postanowiłem założyć taki porządny kanał, tak właśnie mówię o tym kanale, czyli Mateo, gdzie postanowiłem sobie, że nigdy, ale to nigdy go już nie usunę i po prostu będę ciągnął i ciągnął, bez względu na żadne tam konsekwencje. Przypominam, że jak założyłem ten kanał, to miałem już po sobie 3-letnie doświadczenie, które w sumie nie wspominam jakoś bardzo dobrze. Wkręciłem się w ten kanał tak, że przez pierwsze 2 miesiące miałem już 500 subów. Naprawdę to był mój rekord i nie sądziłem, że kiedykolwiek dobiję coś takiego. Cieszyłem się z każdej subskrypcji i tak naprawdę co minutę zaglądałem na telefon i patrzyłem, czy może ktoś tam z jakiegoś końca świata nie dał mi suba. No, oczywiście nie ukrywam, że miałem trochę farta, bo wbił mi Vertes i Hunter na live'a. I tak dostałem pierwszy 1000, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty i teraz jesteśmy przy 7 obecnie. Mówiłem wam to wiele razy, że ja maksymalnie tak w rzeczywistości naraz na różnych jakichś koncertach, zawodach widziałem maksymalnie 200 osób. I naprawdę było to dla mnie przynajmniej niezłe przeżycie, ponieważ to były po prostu mrówki w mrowisku. Teraz sobie pomyśleć, że ja mam kilkanaście razy tyle. Nagrałem już w sumie z kilka specjali, co możecie zauważyć, że jestem po prostu szczęśliwy, dlatego to robię. Ale każdy specjal mniej więcej wyglądał tak samo. Dziękowałem i wszystko, dlatego postanowiłem to właśnie nagrać w takiej jakby innej formie, która mam nadzieję, że wam się spodoba. Jak ktoś jest nowy, może zasubskrybować. Z góry jestem bardzo wdzięczny. I co, w sumie to na tyle. Na razie, do kolejnych odcinków. Trzymajcie się i cześć.